Witam, witam gwintowników, proszę państwa, kolejny dzień naszego eventu na Halloween, to nie jest event walentynkowy, proszę państwa, beczka i łapeczka na start. Beczka i łapeczka, epicka karta. Zobaczmy, zobaczmy, no fajnie, kolejny renifer. Niech będzie. Nie te święta, ale niech będzie renifer. I proszę państwa, jak tam wam idzie, jak tam wam idzie w tym całym Sauvignon, czyli Savoie. Mamy tutaj już drugą kuchtę, czyli tu mieliśmy tą szepciuchę, kuchtę, teraz mamy na koniec sprzątkę, można wszystkie oczywiście tutaj wesprzeć. Mam fajne już tutaj gadżeciki, na przykład taki rewersik, za chwilę będziemy mieli, proszę państwa, monetkę, jak się uda dwie, to będzie monetka, później jeszcze będzie rameczka. No i cóż, dzisiaj, proszę państwa, widziałem, że bardzo dużo potworów na pożeraniu, na tym scenariuszu, więc wydaje mi się, że obecnie takim najmocniejszym deczkiem jest to Skellige Openowe, troszkę może zmienione, taka wersja agresywna. Mamy tutaj Wsinondal, mamy Sirocco, mamy oczywiście grzybka gąbczastego, natomiast tutaj było 9 prowizji. Kto tym deczkiem grał, to warto zupdate'ować sobie, coś tam na brązach pozmieniać, może tutaj narzeczoną morza. Są różne warianty, gramy z Gerdzikiem, pod Geralta oczywiście bardzo mocny Morg w tej mecie, Sirocco świetne, Fukusia dostała 4, gramy tą próbę traw, grzybki świetne pod Geralta, no i zarodniki. Zarodniki wrzuciłem też na taką metę, na duże jednostki, mamy też wiewiórę na potworki. No i myślę, że jeden z takich najlepszych deczków obecnie, jeśli ktoś by chciał właśnie grać takim najmocniejszym, to albo jest Skellige, albo jest KP, które pokazywałem tam między turniejami. To był chyba niedzielny odcinek. Później mamy jeszcze oczywiście asymilację Nilfgaardu. No i mamy Skojatel, które oberwało troszkę na tych czarodziejkach, więc tam troszkę punktów trzeba zjechać. To myślę, że Skojatel też jeszcze się trzyma w tej czwórce. No a potworki na razie na scenariuszu lecimy. Lecimy, troszkę poopowiadam za chwilę. No i zobaczmy, nagrałem te potwory. No nie chciałem tych potworów brać, bo teraz zobaczcie, że wszyscy praktycznie te potworki próbują. I moim zdaniem, jeśli chcecie jakąś kontrę, to wydaje się, że to Skellige jest kontrą. Ma Sirocco, ma odpowiedzi, ma Morga i niezłą nawet pierwszą rundę, jeśli się odchudzimy, nie? Więc no tak, no Królestwa Północy też dadzą radę, jak chcecie na te potwory, bo te potwory praktycznie nic nie robią. Więc to też jest takie spokojne. Tutaj mamy przewijkę ładną. Ładną przewijkę. Tutaj nie ma po karty. Na razie Gerda schowam. No to dobra, dobra. Wiecie co? Oczywiście to by się przydało, ale sprawdzimy najpierw Maxi. Fajnie, że mamy Maxi na start. Przewijka. Świetne. Świetne. Dostęp do Morka. Zarodniki za daleko, ale Sirocco, dobra. Świetnie jest. Jest świetnie. Dobra, Wsinondal poleci. Oj, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo tu sobie przewiniemy koral. Od razu sobie maskę zagramy. Mamy później Skalda. Prawie dostęp do Birny. Nie no, cuda. Cuda na kiju są. Patrzcie to. No ostatecznie. Tak. Nie ma to jak, porządna, to jest tempo zabójcze, nie? Na pierwszą rundę. Pyk. Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napatoczyli. Dobra. Kurczę, nie wiem, czy te potwory blidować. Chyba nie, nie? Chyba tych potworów nie będę blidował. Wygram pierwszą i później Lasteja sobie wezmę na morku. Chociaż tutaj tego grzyba bym mógł zagrać. O, on wija gra. Dobra, on gra wija, jest ciekawie. No tak, mała. Nie, na razie sobie na dalekim przewiniemy. Przewiniemy sobie wszystkie karty. Mamy dostęp do wszystkiego. To on gra wija. To tak, Sirocco, Morg. Jeszcze zarodniki by się przydały, nie powiem. Zarodniki by się przydały. Dobra, to jeszcze sobie ustawimy. Kurde, mała syrenka. Nie daj się prosić. I mata.
Dobra, no ta wiewióra nie jest jakaś cudowna. Kurde, spasować to też nie chcemy. Piękną parę nóżek poproszę. 22,47. No ten V bardzo szybko... bardzo szybko przyspiesza, ale... no, później zabraknie wyciągarek i będzie rip. Wiecie co? Wiedźmina teraz zagrać? 30,47. Bo tej karty bym nie chciał grać. Będzie Fukusia. Nie mam jeszcze spelka. O, jakby mnie blidował. Bo tu ani tarczy nie dam, ani nic. Jest troszkę lipa. To bardzo szkoda tej karty, bo nie wykorzystam grzybków, nie wykorzystam próby. Chyba jedną tego nie robi. Ale będzie miał Lasseya. Dasz drugie tyle i po problemie. Niech będzie tak. Troszkę lidera. 27,52. Musiałby z dwa razy Via wyciągnąć. Bo ja nie chcę Wsiną dal oddać, nie chcę Geralta jeszcze oddać. Chociaż teraz bym mógł, bo miałbym... Oj, mocne zagranie. Mocne zagranie. Tracimy Lasseya. Na swoich punktach nie wiem, czy to zrobię. To jest pytanie, bo nie wiem, czy to zrobię. No, okej. Okay. Niech będzie. Jak mnie przybliduje, to będzie na minus jeden. Nie ma szans, żeby z tego wyszedł. Będę miał Wsiną dal, wszystkie karty. No, dobra. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej, okay, mamy Birnę. Dobra, wiewióra. I ty out. Dobra. Czy my chcemy to blidować teraz? Trzeba. Trzeba, proszę państwa. Tylko co odrzucę, bo jak tutaj Gerdzik wejdzie, to też jest rip. Troszkę szkoda mi tych. Kurde, Gerda na sucho. Ten też troszkę traci. Fukusia. Dobra, to zagram Fukusię. I niech będzie koral. Dobra, najwyżej będą punkty ataku plus Birna i tyle. Ale co on zrobił w tamtej rundzie, to nie mam pojęcia. Dobra, jest V. Liderkiem. Dobra, na deszczyk się nadział, jest git. Teraz tak. No kurde, tego Gerda bym musiał zagrać. Kurde, tego Gerda naprawdę bym musiał zagrać już. Później to już będzie strata punktów. Niech będzie. Niech będzie, tu i tak ta karta zginie. I teraz tak, jest 15 na morku, na zarodnikach. Na Sirocco. My jesteśmy w stanie tu się naprawdę przewinąć ładnie. Barbegazi. Teraz tak, na przeczekanie sobie gramy, proszę państwa, pyk. Okaż łaskę, daj szybką śmierć. Pyk. Gramy sobie tak, dobra, poddał. Dwa razy ten sam błąd. Dobra, majster poddał. Bez szanszy. No tak wygląda ten deczek, no jest bezlitosny, bezlitosny. Tylko wiecie co? Chyba dostaniemy teraz monetkę. Czy my dostaniemy monetkę? Rewers kuchta. Pomóż kolejnej.
No powinienem dostać. Pomóż. Liczba jednostek. Halo, gdzie moja monetka? Dobra. Wyjdziemy z gry i widzimy się w kolejnej. Zobaczymy, czy to wejdzie. No zobaczcie, tutaj mam to zadanko zrobione. Strakowane, wszystko zrobiłem, ale też dajcie znaka, czy macie już te monetki, czy one będą dopiero rozdawane po tym wydarzeniu. No ale to zaraz się widzimy w tym kolejnym gameplayu, kolejnej rozgrywce i dajcie znaka. Dobra, teraz Nilfgaardzik. No, na razie monetki nie ma, ale chyba widziałem już kogoś z tą monetką, więc powinna być. No zobaczmy, zobaczmy. Teraz gramy na jakiś ciekawy Nilfgaard. To może być coś nowego. Czyli tak, dwie karty mamy do przewinięcia. Maxi, pyk, jest dobrze. Teczek naprawdę, kurde, mocny. Ani razu go nie pokazywałem tutaj na kanale w tej formie jeszcze po openie. Więc no... Jeśli ktoś poszukuje takich lepszych, no to te cztery openowe z małymi zmianami oczywiście, no i teraz trochę te potwory wracają. Na razie jeszcze syndykat coś tam próbuje na tych trutkach, ale wątpię, żeby to wróciło na jakiś taki turniej, bo Masters mamy przed nowymi kartami. Więc no proszę państwa, piękną parę nóżek. Na tym patchu można powiedzieć, jeden będzie jeszcze na... Nie, już nie będzie. Już nie będzie patcha, więc na tym gramy. Od razu będzie później po Mastersach, nie? Też ciekawe. I teraz on gra tutaj... praktyków. On gra tutaj praktyków. Nie damy mu. Nie damy mu zabawy. Oj kurde. To będzie... Pamiętacie tego Wilgeforce jak zagrał? To było jak nie grać Nilfgaardem. Zobaczymy tego, no, ten chyba umie. Ten chyba umie na razie. No to tak, zobaczmy sobie... Maxi? Więc ja porachuję ci kości. Wygląda spoko. Tu do tego się dogrzebiemy? Chyba tak. Niech będzie. Niech będzie. O, chcemy, nie chcemy. Kurde, jak on w pierwszej rundzie będzie takie wygibasy robił i tak cmentarza nie ma. Następny majster. Tylko kurczę, tu by mi siną dal wyciągnął? Nie da. Nie da się. Ładne. Ładne akcje. Tutaj trzy syreny. Zobaczymy, do czego tu dojdzie. Do czego tu dojdzie. Załatwimy to po moje. Pyk. Przewijamy, przewijamy. To bym sobie zostawił. No teraz mamy, kurczę, koral, to już nie za bardzo, nie? Tutaj dopiero ten harcownik to był na samym dole, więc... No ta koral... Szkoda, że nie była wcześniej, bo... Dużo punktów. No i co? Chcesz coś zamienić? Dobra, pierun jaśnisty, ognisty. Dobra, niech będzie. Za ósemeczkę, fukusja później, czyli mamy jeszcze Wiedźmina do dogrania, to jest max. No chyba, że kosztem pierwszej rundy cały tutaj Gertrudzik z Jaskrem. Kto wie, kto wie? A wy czym gracie, proszę państwa? Dajcie znaka, czym wy gracie? Na tym nowym patchu coś może próbuje ta? Nie próbuje ta? Ruszysz się wreszcie? Czy wolisz tak sterczeć i krwawić? To jest w ogóle na asymilce. Pyk. Trześniemy dwa razy. Niech się boi. Gertrudzik poleciał. Żeby teraz ewentualnie jedną kartą mnie nie przebił. Czy to jest możliwe? 29-41. No Gertrudzik taki kurczę na... Na 7, ale nie chciałem już karty dobierać, bo tam było chyba coś dobrego. Tam chyba Gerd był w kolejce. Już prawie Geralt, więc no nie mogłem, bo odrzuciłbym sobie Wiedźmina. Więc to nie za bardzo.
No i pasie, nie widzicie, to był dobry. To był dobry wybór, możemy grać dalej. Czy gramy sobie dłuższe? Nie. Czyli tak, tego musimy schować. Tu mamy próbę. No i mamy Gertruda. Kurde, będzie to trzeba grać. Będzie to trzeba grać z Gertrudem. No i wyżej jak tu będzie jakaś karta, bo mamy też 6 punktów, więc troszkę szkoda, nie? Mogę dla ciebie zrobić znacznie więcej. Dobierz kartę, no, niech sobie czeka. Najpierw zagram Wiedźmina, najwyżej nie wykorzystam tej karty. Nie ma problemu. Dobra. No i tak, przecież nie było nic tam u przeciwnika. Teraz tak, tu mamy syrenkę. Niech będzie. A co on poświęcił dla ciebie? Ja ci dam rybi oddech, ty wiecie ty. Niech będzie syrenka, ten jest na 6. Będzie grał wszystko na jeden lane, to za chwilę można Gerda spróbować, ale to już. A już za chwilę będzie za późno. A widzicie. Dorzucił do pieca. Dorzucił do pieca, to i tak mogę Gerda. Wystaw ilu chcesz, odeślę wszystko. Nie no kurczę, wam powiem, że to Skellige hardkorowe. Widzieliśmy też na openie, tam było niecałe 60%. Troszkę wyższy winrate miało Królestwa Północy. Natomiast tam było sporo banów też na Skellige, nie? Sporo banów było na Skellige, ale KP też świetne, no. Moim zdaniem oblężenie. Rewelka nadal. Nadal rewelka, tam niewiele się zmieniło. Skoja oberwało. Tutaj mamy podgąb czasnym. Jak ktoś gra podgąb czasnym, to ewentualnie. Dobra, tu sobie zmienił. To my sobie gramy, proszę państwa. Pyk. Pyk. Te wszystkie piruety. Pyk. To ja szkoda tego lidera grać. Zaraz gramy próbkę na Gertruda. Co on tam w ogóle mi wziął? Mu zamienił Xaviera z Birną. Okej, troszkę tam wymieszał w kotle. Ale to będzie mało, panie, to będzie mało, panie. Też wydaje mi się, że tutaj jakichś celów świetnych nie mam. Ale już też nie mam punktów, więc gramy wabank raczej. Więc morg jest za 6. To może też być za 6 maksymalnie. No ta próbka niezła. Próbka niezła. Dyszkę wchodzi, 6 ataku. To nie jest tak jak pasożyt, nie? O, jeszcze lepiej. To nie jest tak jak pasożyt, że na przykład 6 za 6, tylko sytuacyjnie tutaj mamy 10 do przodu albo 6 ataku, nie? Więc no, totalna miazga. To Skellige robi totalną miazgę i no, ludzie się poddają, no. Więc jak chcecie najmocniejszy deczek, to 4 do wyboru, ale wydaje mi się, że to Skellige tak najbardziej teraz metowo i na te potwory będzie szło. No cóż. Cóż, nic nie zrobimy, za chwilę będzie doktor Plagi. Dajcie znaka, który level podru. Jak tam wam idzie z kuchtą? Obracacie na Halloween kuchtę? Dajcie znaka. No, na razie tego nie ma, ale wielkie dzięki za oglądanko. No teraz miał być streamek w czwartek, ale niestety prywatnie nie daliśmy rady. Nie było czasu wolnego, więc no cóż. Widzimy się w następnym tygodniu na streamkach. Wszystkiego dobrego w tej przerwie. No i do następnego. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.